Witajcie, cześć i dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się przy pojeździe Kia, jak widzicie, lecz z silnikiem 1.6 CRDi w dieslu. Tak jak widzicie, komora silnika w stanie, bym powiedział, brudnym. A brudny dlaczego? Dlatego, że praktycznie rzecz biorąc do tej jednostki się prawie nie zagląda ze względu na to, że nie ma po co. Natomiast w tym pojeździe pojawiła się od pewnego czasu taka przypadłość, która być może Wam się zdarzyła i dlatego na ten film natrafiliście. Także ten film może Wam uratuje tyłek, może nie. W każdym razie oby tak było. Mówimy o czym się dzieje. Bez względu na temperaturę zewnętrzną, w okolicach 2000 obrotów pojawia się delikatne szarpanie, poszarpywanie, które czasem zaniknie, czasem przy zmianie prędkości obrotowej gdzieś tam ponownie się pojawi. Nie mówię tutaj o konkretnie 2000 ze względu na to, że to są okolice tych 2000. Czasem się może okazać, że w zależności od obciążenia pojawi się takie coś przy powiedzmy 1900 obrotów, czy 2100, czy 2200. No i dobra, w każdym razie nie będę rozgadywał. Na czym chciałbym się skupić? Przede wszystkim po podpięciu do testera ten pojazd nie monitoruje żadnych błędów, oprócz jednego z błędów, którym jest błąd. Tu się pojawił akurat błąd, jeśli chodzi o klapy wirowe. Natomiast obawiam się, że nie jest to wina klap. Problem będzie z wysterowaniem turbiny, ponieważ wiadomo, że od wysterowania turbiny będą zależały klapy, jak i od klap turbiny, ale bardziej skupiamy się w takim układzie na turbinie. Dobra, nie zatruwam. Wstępnie powiedziałem, o co chodzi, żeby naprowadzić sytuację. Idę po kluczyk, muszę zdemontować tą obudowę. I za chwilkę się spotykamy. I spotykamy się już po zdjęciu obudowy. Choć wiem teraz, jak już ten silnik wygląda. Delikatne zapocenie gdzieś się pojawiło, ale to jest akurat detal. No i teraz tak, turbinę mamy z tyłu. Praktycznie rzecz biorąc, prawie że na górze do niej mamy idealny dostęp. No i tak, żeby sprawdzić turbinę, czy ona w pełni działa, do tego będę chciał wykorzystać pompeczkę WAG, taką ręczną, którą sobie zrobimy podciśnienie, bo tak jak wiecie, w tych wężykach wszystkich tych, które tutaj lecą, pojawia się podciśnienie o dokładnie tych wężykach, czyli to, co wszystko jest na minusie, czyli poniżej zera, żebyśmy wiedzieli, tu nie jest ciśnienie na plusie, czyli nie dmuchamy powietrze, tylko musimy wyciągnąć, ponieważ gruszka tutaj, która jest na przykład od turbiny, ona wymaga tego, że jak my wyciągniemy z niej powietrze, to ona zasysa sobie tą sztangę. O tą sztangę, którą widzicie na kluczyk 10, taka szósteczka, śrubka. I ta pompeczka sobie zaciąga tą sztangę i na tej podstawie jest zmiana geometrii na turbinie, która jest, no może tego nie widać, nie będę tłumaczył zasady działania turbiny, w każdym bądź razie pasuje, jak już mamy zdjętą taką obudowę, zrobić sobie oględziny i otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że do wysterowania na przykład turbiny, jeżeli będziemy sprawdzali wszystko po kolei, to tutaj w przedniej części silnika pod kolektorem ssącym mamy zaworek, który wysterowuje nam turbinkę. O ten właśnie tam na dole, ten o ten biały, który jest, to jest zaworek prawdopodobnie N75, który jest do wysterowania turbiny. Prawdopodobnie, bo chyba z grupą Volkswagena to się pokrywa, żebym czegoś nie przekręcił. W każdym razie mamy też drugi z elektrozawór tutaj, ten, na którym również panuje podciśnienie, czyli na minusie, ale to już mamy tutaj do klapy na kolektorze, czyli do przepustnicy. Wcześniej powiedziałem, już błąd się wyświetlił tutaj tego silnika na klapach wirowych, czyli na siłowniku tym tutaj. Natomiast siłownik, jak wiem, musi być sprawny ze względu na to, że po usunięciu usterki klapa pracuje normalnie, więc tutaj rzecz jest do pominięcia. Natomiast skupiam się w tym momencie, jak tutaj do Was mówię, na wizualnie wstępnych oględzinach i od razu, żebyśmy mogli zrozumieć pewną kwestię.
Tu jest pompka wakuum, czyli pompa, która robi nam podciśnienie, czyli ona wyciąga powietrze, jednocześnie daje powietrze do serwa. Gdybyśmy mieli problem z układem, na przykład w serwie, że zrobiła się nieszczelność, że któryś oręg poleciał, czy ta rurka, którą w tym momencie tutaj o, namierzam, tu dokładnie, gdyby się gdzieś nieszczelność zrobiła, czy chociażby tutaj na tym krótcu trójniczku, którym jest, choć to nie jest na trójnik, no ale przyjmijmy, że jest, to w ten czas problem by również był taki sam. No i tak, lecimy oględziny, dobra, tu mamy wszystko ok. No jest, słuchajcie, kurczę, znaleziona jest usterka. Nie trzeba nawet praktycznie rzecz biorąc zakładać pompki. Zobaczcie. W tym miejscu pojawiła się, czyli już ktoś przede mną był, robił i widzę już wizualnie, nie wiem czy to na nagraniu widać, jest dziureczka wewnątrz tego wężyka, czyli wężyk praktycznie rzecz biorąc, no nieładnie jest tutaj zrobiony. Pasowałoby tego wężyka wymienić. Ale póki na razie na próbę ja wymieniał nie będę, ze względu na to, że fizycznie pod ręką takiego wężyka nie mam. To jest zwykły wężyk silikonowy. No także praktycznie rzecz biorąc, jeżeli ja wytworzę sobie podciśnienie, to bardziej jak pewne, że już mi ucieknie. A tak malutka dziureczka jak występuje tutaj. No i teraz pytanie, z czego się ta dziureczka wzięła. I tu jest właśnie bach, ta oto odpowiedź. Obudowa leżąc sobie drży. I gdzieś tu w którejś części, którejś tutaj części, no jest miejsce nawet widoczne, gdzie sobie trzę o rureczkę, czyli nie pierwszy raz już to się wydarzyło, czyli problem powrócił pewnie któryś już gdzieś tam po raz kolejny. No w każdym bądź razie myślę, że tym filmikiem pomogłem sprostować sytuację, także rzecz jest jaka, jeżeli będziemy się widzieli jeszcze po filmie w późniejszym etapie, to będzie znaczyło, że jeszcze jest jakiś problem. Jeżeli się już nie zobaczymy i film się na tym zakończy, to będzie świadczyło o tym, że po wymianie wężyka i przejechaniu się problem zniknął. Pewnie nie na zawsze, bo coś nowego gdzieś tam zawsze może się wydarzyć, ale ten problem, o którym dzisiaj poruszamy temat, został zlokalizowany i usunięty. Co wam mogę więcej powiedzieć? Myślę, że chyba nic. Biorę się za testowanie, za sprawdzanie. A od razu wam powiem pewną rzecz. Jeżeli byście robili sobie testy, nawet nie mając pompeczki WAC, tylko w dwie osoby, to ta sztanga, która jest po zmianie prędkości obrotowej silnika, czyli jeżeli będzie dwie osoby, jedna będzie nam gazowała w kabinie, tutaj będziemy mieli wysterowywaną tą geometrię, czyli ta sztanga będzie zaciągana przez gruszkę. Będziecie wiedzieli, że ona pracuje. Jeżeli ona nie pracuje w pełnym zakresie, to będzie świadczyło o tym, że geometria została zapieczona, czyli samochód porusza się na krótkich dystansach i problem za jakiś tam czas, nawet jeżeli tą turbinę ruszycie, będzie powracał, chyba że przedusicie samochód, przejedzicie tą geometrię, wyczyścicie, rozruszacie, oby się wam udało, bo nie wiadomo w jakim stanie wewnątrz jest zgromadzony nagar, ale w każdym razie tutaj obawiam się, że pracuje. Także jeżeli się spotkamy jeszcze po tym filmie, to tak jak powiedziałem wcześniej, jest problem. Jeżeli nie, to znaczy, że problem został rozwiązany małym, prostym wężykiem. Póki co na razie. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Hej.